Cześć, witajcie. Słuchajcie, chcę się z Wami podzielić taką informacją. Już pominę kwestię, co można na złomie znaleźć. Słuchajcie, powiem, co to jest. Słuchajcie, silnik z 70 bodajże 9 roku. Jest to silnik 350 pojemności od jakiejś łódki. Jest to dwusuw chłodzony, słuchajcie, wodą, bo wiadomo, inaczej nie może być, prawda? Natomiast słuchajcie, problem jest taki. Silnik stał bardzo długo, gdzieś zalany wodą. No i co, słuchajcie, co z tym fantem zrobić? Co z takim fantem zrobić, jeżeli, słuchajcie, mamy zapieczony silnik? Tutaj, słuchajcie, co? Mamy gaźnik. Mamy gaźnik z Nürburgra. Tak to właśnie wygląda. Tu są części z tego. No i tak jak widzicie, w stanie jest naprawdę ciężkim, prawda? Natomiast, słuchajcie, rzecz jest jaka. Problem się zrobił taki, że tak wyglądają cylindry w środku. Tu już przeze mnie jest zalany. Problem bardzo często poruszany, widzę gdzieś tam na forach. Mianowicie jaki? Jak pozbyć się, może nie pozbyć się, tylko jak po prostu wydostać tłoka, który został zapieczony, skorodowany po latach. Ten silnik, słuchajcie, kupę lat stał. Gdzieś tam i w wodzie to stało. Zresztą widać po jego stanie, prawda, tutaj tym. Komory gdzieś tam wszystkie są skorodowane. No i słuchajcie, rzecz jest jaka. Części, wiadomo, zastępczej do takiego silnika nie ma. No i przede wszystkim chodzi o co? Żeby, słuchajcie, uratować wszystkie części, bo wiadomo, że zastępczych części gdzieś tam nowych nie znajdziemy do takiego silnika. Pominę kwestię, że słuchajcie, będziemy musieli cylindry wyprowadzić powierzchnię, żeby te gładzie były ładne. Tłoków też gdzieś tam nie znajdziemy oryginalnych, więc wydaje mi się, że w ogóle, chyba że z jakiegoś dawcy. Natomiast słuchajcie, co? Tłoki są częściowo pozalewane. Wał udało się mi gdzieś częściowo tutaj już ruszyć. Tak to właśnie wygląda. Natomiast słuchajcie, rzecz jest jaka. Przede wszystkim do takiego silnika potrzebujecie cierpliwości. Jeżeli macie coś dostępnego, czyli części dostępne, to wiadomo, tragedii nie ma. Gorzej, słuchajcie, się robi, jak części do takiego czegoś nie ma i musicie niestety wszystkie części zachować. Uszczelniacze, wiadomo, że są jakieś tam dostępne do tego silnika, więc uszczelniacze tego typu, no kurczę, ciężkie to jest, zdobyć można. Natomiast jeśli dysponujecie wanienką ultradźwiękową, wrzucacie silnik w wanienkę, dolewacie do tego chemię, która jest do wanienki, sprawdza się bardzo dobrze. Problem się robi tylko taki, że wanienka, która pomieści tego typu silnik, to musi być naprawdę wanna duża. A dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, ten silnik ma długości, no cały, no słuchajcie, ma gdzieś za 35 cm. Tu jak się zaczyna z wałem, więc taką wanienkę kupić, no to słuchajcie, niestety będzie koszt. Natomiast potrzebujecie, dlaczego cierpliwości do takiego silnika? Przede wszystkim co? Musicie się zaopatrzyć w jakąś chemię do pryskania. Potrzebny Wam jest palnik, ja Wam zaraz pokażę. No i przede wszystkim, słuchajcie, środki, jakie są dostępne na rynku, na pewno, słuchajcie, co, te, które są takie typowe do tego, są drogie. Natomiast do końca też takich nie ma substancji, które są przygotowane pod jakąś tam rdzę, po co, bo to wiadomo, że jest to nagar, jest to rdza. Natomiast środkiem, który ja używam i sprawdza mi się w 100%, to jest, słuchajcie, najnormalniej w życiu DOT 4, czyli nasz tradycyjny, znany płyn hamulcowy. Ja sobie robię, słuchajcie, takie coś. Zapuszczam płyn hamulcowy. I taki płyn hamulcowy, słuchajcie, pasuje, żeby sobie postał parę dni. Dużo ludzi się śmieje, słuchajcie, z płynu hamulcowego, natomiast powiem Wam realia takie. Wiele osób bardzo często spotkało w samochodzie skorodowany, więc wyżarty, zjedzony korpus od, słuchajcie, od serwa, od hamulca. Dlaczego? Dlatego, że jak się rozszczelni komuś najnormalniej w życiu pompa hamulcowa, to płyn hamulcowy na tyle jest żrący i przenikający, że słuchajcie, sprawdzi się w 100% w takim też przypadku. Powiem Wam jedną rzecz. Używałem nafty,
tradycyjnej, która jest. Natomiast słuchajcie, no niestety nafta, mimo że przenika, nie sprawdza się. No i przede wszystkim słuchajcie, co trzeba zrobić. Jeżeli macie płyn hamulcowy, zalewacie płynem hamulcowym, takie coś powinno sobie odstać. No, zależy się od tego, w jakim to stanie jest. Ten naprawdę no, jest w stanie, można powiedzieć, bardzo ciężkim. Teraz to może wygląda lepiej, dlatego że jest już przeze mnie częściowo opalony i wyczyszczony. Natomiast było to naprawdę tak skorodowane, jak i ten dół tutaj na dole. Więc stało to naprawdę bardzo tragicznie. Po takim płynie hamulcowym dajcie mu co najmniej ze 2 doby, żeby sobie postał. Jak sobie postoi te 2 doby, bierzecie palnik. Najnormalniej w życiu podgrzewacie cylinder, możecie podgrzać tłoka, w tym, że tłoka jak podgrzejecie, to on bardzo szybko będzie puchł. Natomiast jak podgrzejecie cylinder, tylko też nie zagrzewajcie tego do czerwoności, tylko po prostu z głową podgrzejcie, żeby był naprawdę wysokiej temperatury, ale nie czerwony. Po czym zostawiacie, żeby to ostygło. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli tłoka będziecie mieli miękkiego, a zrobicie z tym cokolwiek, uderzycie, to najnormalniej w życiu on się może zniekształcić. Więc rzecz jest jaka, słuchajcie. To, co ja na przykład wam powiem, robię. Biorę, zalewam takie coś. To stoi 2 dni, powiedzmy sobie, takie na tym płynie hamulcowym. Podgrzewam. Zostawiam do ostygnięcia. Podlewam ponownie płyn, dlatego że on z czasem tego grzania wyparuje. Po tym można zrobić kilka stuknięć, a czym? No normalnie, słuchajcie, ja biorę kołka, akurat śliwki, dlatego że jest twardy, młotek, co prawda jest to prowizorka, ale słuchajcie, w żadnym innym warsztacie, wierzcie mi, nie ma jakiejś cudownej metody, że ktoś przyłoży coś do tłoka i nagle pum, tłoka nie ma. Nie ma takiego czegoś. Więc słuchajcie, żeby je zachować, żeby i to zrobić, popukamy delikatnie młoteczkiem, nie jakimś tam bugwiak młotem. Ja mam młoteczek tutaj, nie wiem ile, słuchajcie, on ma. 0,5 kilo. Sprawdza się w zupełności. Popukać, popukać i naprawdę puści. Dobra, słuchajcie. Ponieważ płyn w tym jednym garze, który nie chciał mi puścić, tak naprawdę stał przez weekend, ja w tym momencie biorę się za nagrzanie tego kotła. A najnormalniej w życiu robimy to palnikiem. Tym, że od razu mówię, kupcie sobie palnik taki, który pracuje w każdej pozycji, czyli taki, gdzie możemy sobie go obracać, to dokładnie i on dalej chodzi, a nie pluje, nie wylewa. Ja zagrzewam, słuchajcie, cylinder tylko i wyłącznie. Co prawda mam tylko 2 ręce, więc nie będzie możliwości, żebym nagrywał i jednocześnie pokazywał. Ale słuchajcie, zagrzewam na tyle kotły, żeby płyn hamulcowy zaczął parować. Jak płyn zacznie mnie odparowywać, to już jest, myślę, ostatni etap mój bynajmniej, bo jeżeli wy będziecie widzieli, że ten tłok się wam nie ruszył, no to nie róbcie tego na wariata, tylko najnormalniej w życiu podgrzejcie, zalejcie i zostawcie, niech sobie jeszcze tam stoi nawet i dobę, i 2, jeżeli wam zależy na sprzęcie. No, ja sobie troszeczkę podgrzeję, po czym, słuchajcie, puknę młoteczkiem. No, co prawda nie będziecie tego widzieli, bo mówię, nie mam jak postawić telefonu. Troszkę podgrzałem. Postawię, słuchajcie, telefon, choć nie wiem, czy to w ogóle będzie widać, czy nie będzie widać. Może będzie. Oj, troszkę gorący mamy ten silnik. Czym ja go odkładam, słuchajcie, na bok i biorę się za. Podpukanie. W tym, że słuchajcie, zalewamy od czasu do czasu nowym płynem, bo wiadomo, że ten będzie odparowywał. Bo taka jego będzie zasada tutaj. Co prawda jest to, słuchajcie, bardzo po amatorsku, ale wam pokażę jedną rzecz. Jak zobaczycie tłok, w jakiej był pozycji, jak jest aktualnie, to możecie zauważyć, że te tłoki zaczynają schodzić w dół. Coraz głębiej, coraz głębiej.
Także słuchajcie, nie zatruwam, wiecie już co robić. Za chwilkę Wam pokażę, jak wyglądają po wyjęciu. Po prostu nie będę Waszego czasu teraz zatruwał. Natomiast tą samą metodą dalej zapuszczam cylindry. Najnormalniej w życiu. Niech sobie ten płyn jeszcze gdzieś tam świeży postoi. O, tak jak widzicie. Potem za chwilkę jeszcze podgrzeję. Tylko że tak jak mówię, jak podgrzejecie, pamiętajcie, jeżeli będziecie mieli cylinder bardzo rozgrzany, nie bijcie w tłoka żadnym kołeczkiem. Przede wszystkim słuchajcie, podstawowa jeszcze rzecz jaka. Jeśli wybijacie tłoka, to jest bardzo ważna pewna kwestia, którą Wam pokażę. Nigdy nie uderzamy w tłoka tu, na środku. Tu nie uderzamy w tłoka, dlatego że możemy zrobić jakieś spustoszenie. Tylko słuchajcie, tłoka uderzamy po bokach, tu gdzie jest jego mocowanie. Czyli tu i tu, bo on ma tak stworzeń w środku, czyli tu na mocowaniach możemy sobie, słuchajcie, uderzyć. I praktycznie rzecz biorąc, tylko tymi punktami staramy się wybijać go. Dlatego jak macie kołeczka, to dobrze by było, żeby ten kołek był z jednej strony taki do stożka, żeby najnormalniej w życiu on się sparł na brzegu. No, także dobra, słuchajcie, biorę się za pukanie i za chwilę Wam pokażę, że to faktycznie wyszło. No dobra, słuchajcie, tłok jest coraz niżej. Natomiast drugi mi się troszeczkę zatrzymał. Niestety muszę podgrzać szuleję. W tym, że słuchajcie, jak podgrzewacie, to pamiętajcie o kwestii. Podgrzewamy to, co nam jest potrzebne, a nie cały korpus. Nam korpusu całego nie potrzeba podgrzewać, tylko to, co ma się rozszerzyć, czyli w naszym przypadku tuleja cylindra. Także dobra, ja podgrzewam, no i spotykamy się za chwilę. No i dobra, słuchajcie, jesteśmy już w środku. Słuchajcie, powiem Wam jedną taką rzecz, pamiętajcie o czym. Nawet jeżeli macie na takim etapie jak tu, że te tłoki już można powiedzieć powychodziły, to bardzo ważnym, słuchajcie, elementem jest co? Tłoki są w tej pozycji na przykład, nalewamy, tak jak ja nalewam najlepiej płyn, mówię, bo ten płyn się sprawdza. Zapuszczam gary. No i słuchajcie co, przede wszystkim pamiętajcie o tym, że poświęcamy, dobijamy jeszcze raz w dół. Z głową co prawda, z czuciem. Takie coś musimy zrobić po to, żeby po prostu rozprowadzić to, cośmy nalali, żeby umożliwiło łatwiejsze wyjście. No i dobra. Kładę i słuchajcie, myślę, że wybijając już będzie coraz lżej, coraz lżej. No i dobra, spotykamy się już na następnym etapie. Miałem nie nagrywać, ale słuchajcie, mam możliwość taką, więc no muszę się podzielić z Wami tą rzeczą. Ostatni etap wybijania i tłoki. No jeszcze co prawda kawałek lątek. No i proszę bardzo, ta-da-da! Tak to słuchajcie właśnie wygląda. Wszystko wyszło. Jak książka pisze, kołeczek się przydał. Cylinder wiadomo, słuchajcie, do dopracowania, ale generalnie słuchajcie, 90% silnika, myślę, że więcej, nie ucierpiało wcale. Mimo że cylindry są dosyć, ale to jest, słuchajcie, rdza. No i teraz słuchajcie co, całość trafi do wanienki ultradźwiękowej. Chemia. To wszystko będzie umyte, powierzchnie wyprowadzone. Delikatne honowanie cylindrów. No i myślę, że wszystko będzie git. Także słuchajcie, łapeczka w górę, jak filmik się przydał. Myślę, że się przydał na pewno, bo niewiele ludzi pokazuje etap taki, jak tak tłok naprawdę wychodzi po takim zapieczeniu. A słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Do wanienki musicie użyć dobrej chemii, ta, która jest taka w kolorze niebieskim. Żeby reklamy nie robić, nie będę mówił jaka. Natomiast ona całkowicie tą rdzę zmyje. Jeżeli nie macie takiej chemii, czego możecie użyć? Możecie użyć Domestosa w butelce niebieskiej. No tak, nie rób reklamy. A co tam? Użyjecie co chcecie. O, w każdym razie macie pozbyć się rdzy do składania. Także
Jak przydał się filmik, łapeczka w górę i do zobaczenia w następnym filmie. A i nie zapomnijcie, słuchajcie, o subskrypcji kanału. Co prawda jest jesień, ale może coś tam do zimy się jeszcze uda wkleić. No także dzięki, jeszcze raz pozdrawiam. Tak to, słuchajcie, wygląda mniej więcej już po zabiegu. Widzieliście go poprzednio, jak on stał. No i słuchajcie, chcę Wam pokazać, że to się faktycznie w tym momencie kręci, obraca. Co prawda na aktualną chwilę działa to w sumie jak kompresor. Natomiast słuchajcie co, tłoki są te, które były, pierścienie te są, które były. Szlif nie był robiony, bo nie było konieczności, zrobione było tylko honowanie powierzchni, co się sprawdziło. Natomiast słuchajcie, no cóż, przede wszystkim powiem Wam na początku, kliknijcie sobie subskrypcję, będziecie coś tam wiedzieli bieżące z takich rzeczy. Zapraszam, to nic nie boli, a się przydaje w życiu. Słuchajcie, co więcej o silniku. Silnik 25M, 350 pojemności, 2 cylindry, 2 po 175 cm. Tłoki w nominale zachowane, 61 mm WSK. Tak to właśnie wygląda. Stary silnik, ale sprawdza się. Później Wam pokażę, jak to odpaliło w całości z korpusu. Będę musiał jeszcze założyć do niego koło zamachowe. Świece. No wiadomo, cewki te, które tam pójdą na górę tutaj. Ale co, pokażę Wam już w tym momencie, że to coś może się obracać. Zakładamy, słuchajcie, od silnika wieloklin, ten, który jest, jak chcecie gdzieś taki silnik napędzić. Słuchajcie, sprawdza się bardzo dobrze pokrętło, które jest do kluczy. Jedna, druga co prawda nie wchodzi. No i teraz słuchajcie, o kurczę, silnik się nam będzie chciał wywrócić, ale go przytrzymamy. No i patrzcie. Efekt już jest, dźwięk już jest. No i dobra, słuchajcie, nie zatruwam Waszego czasu. Biorę się za zmontowanie gaźnika, kolektora ssącego, który leży już przygotowany do zamocowania. No i co, spotykamy się za chwilę. No i dobra, spotykamy się już, słuchajcie, po częściowym złożeniu. Mamy zamontowany gaźnik, zamontowana pompeczka. No i słuchajcie co, mamy zamontowane cewki i od razu Wam pokażę taką, słuchajcie, jedną rzecz, jakbyście czasem mieli okazję skręcać, a zdemontowali sobie bez niczego, żebyście widzieli mniej więcej w jakim ułożeniu. I słuchajcie, tu jest kreseczka, która jest nabijana. Ona wyznacza Wam kąt zapłonu, także tu pamiętajcie, jak składacie cewki, po założeniu cewek składacie tutaj to na mimośrodzie, co pracuje. Zakładacie klina, no i co, końcowa rzecz, zakładamy koło. Muszę go gdzieś do czegoś umocować, no i spotykamy się już, jak, słuchajcie, pomontuję to wszystko. Także tak już, słuchajcie, wygląda silniczek, który jest zmontowany w całości. Tak to właśnie wygląda. Już woda mu nie zaszkodzi. Dobra, biorę się za składanie.